Dzień dobry Państwu. Dziś pierwsza noworoczna wyprawa radiowej jedynki do miejsca absolutnie niezwykłego, choć może trochę zapomnianego, a może trochę ukrytego w cieniu popularnej Spały. A niesłusznie, powinno się mówić zupełnie odwrotnie. Nie Spała koło Inowłodza, tylko Inowłódz koło Spały, a może właśnie dokładnie w drugą stronę. Tajemniczy kościół, podróż do Betlejem, która ściąga tutaj turystów z całego świata. Major Huba, żubry, zamek, sekrety, tajemnice, wreszcie słynny bunkier w Konewce. Julian Tuwim mógłbym tak bardzo długo wyliczać. Inowłódz. Jedyne takie miejsce w Polsce. Dziś Państwu to udowodnimy. Roman Czajarek, zapraszam. Jedyne takie miejsce. 71-151, nasz komunikator i facebookowy profil radiowy jedynki. Może się inowłodzanie odezwał rozsiani gdzieś po dalekim świecie. A jak wam tutaj było, kiedy jeszcze tutaj dostaliście? Napiszcie. I gdzie was teraz wywiało? Jak daleko? Rozpoczynamy powoli naszą wyprawę dla wielbicieli historii. Inowłódz to przede wszystkim magiczny kościół na wzgórzu. Jak się przejeżdża, to widać, niektórych przyciąga, to nawet wjeżdżają tam na tę pagórę, choć teraz, kiedy minus 25 na dworze, ślisko, proszę uważać. Jedyna taka świątynia w Polsce, trochę zimna, teraz nawet dosłownie, surowa, skrywająca sekrety, no prawie 1000 lat minionej historii Polski. Spróbujmy powolutku zajrzeć sobie do środka. Zaraz może ja otworzę. Ale jaki zamek i drzwi. O! Zapalam świece na świeczniku. Ile ich jest? 25 sztuk. I to są prawdziwe świece, nie tak jak to teraz czasami w kościołach, że prąd, kabelek, żarówka. Nie. U nas tu właśnie w kościółku nie mamy w środku wewnątrz elektryczności, oświetlenie tylko przy naturalnych świecach. Mówią o tym miejscu, że to najsłynniejszy kościół w Polsce, że drugiego takiego nie ma. No drugiego takiego z tego okresu, jedyny kościółek w kraju. Ile jeszcze tych świec? Jeszcze trzy i koniec, tak? Jeszcze trzy i kończymy. To jest nawet knot naturalny, ponieważ to jest papier nasączony steryną. W tej chwili już nie mamy nawet takich knotów. Pan gasi, żeby się nie zużył, czy chyba zdmuchnąć trzeba. O, tak się zadymił pięknie. To który to wiek? Koniec XI wieku, rok budowy 1086. No te mury na pewno pamiętają początki chrześcijaństwa polskiego, no bo ten kościółek w ogóle został wybudowany właśnie głównie jako wotum dziękczynne za narodziny syna Bolesława Krzywoustego, a ufundował ten kościółek książę Władysław Herman, ale Inowłódz znajdował się na granicy ówczesnego państwa polskiego. Służył jako świątynia, a jednocześnie budowla o charakterze typowo obronnym, bo czym właśnie świadczą te bardzo grube mury. Z daleka niektórzy jak przejeżdżają, to mówią, o, jakiś mały zamek stoi na wzgórzu. Budowle romańskie miały to do siebie właśnie, że one nie były okazałymi budowlami, natomiast były wznoszone właśnie w takich miejscach, gdzie były bardzo widoczne. Czynny jeszcze, czyli msze święte się odbywają tutaj? Tak. W sezonie letnim od czerwca do końca września każdą niedzielę jest odprawiana jedna msza święta. Ksiądz przyjeżdża? Ksiądz tutaj jest miejscowy z naszej parafii, tutaj z Inowłodza. Ostatnio bardzo dużo młodych osób decyduje się na sakramentalne, tak, czyli ślub tutaj w tych historycznych murach, właśnie przy naturalnym oświetleniu, przy świecach. Może szczęście przynosi potem, może no, o to chodzi po prostu. No właśnie święty Idzi, bo kościółek jest pod wezwaniem świętego Idziego, a święty Idzi jest patronem małżeństw bezdzietnych, matek oczekujących na potomstwo. No i romański kościół, R w nazwie jest, więc nawet jakby w miesiącu nie było, to też zawsze można powiedzieć pasuje. Pasuje, dokładnie, każdy miesiąc. Gdzie znajdziecie Państwo kościelnego, który by tak pięknie opowiadał o własnym kościele? Chociaż może paru gdzieś tam by się w Polsce znalazło. Ten robił to rewelacyjnie. Pan Marek Stępień. Panie Marku, bardzo dziękuję. Pewnie Pan teraz słucha radia. To wczoraj późnym wieczorem chodziliśmy sobie po tym kościele. Zimno było,